Witam Was serdecznie w następnym odcinku na tym kanale z Minecraft Skiri. Chcę zobaczyć jedną ciekawą rzecz, czyli co się dzieje w świetle. Co to tam stoi, bo ja tak za bardzo nie wiem. Grzecznie, co to jest tam do... Co to tam docisnę, jasno jest. O, co jest? Giant Alex. Ej, to mi się do mojego świata dostała. Co jest grane? Giant Alex się do mojego świata dostała. Co się dzieje? Co są? Sprawdź, co się tam... Gdzie zbliża pustyni? Co się dzieje? Weź idź spać, bo tu Giant Alex jest. Yo! I Giant Alex się dostała do mojego świata. Nie dość, że Hero Girl, który tu se gania, jeszcze Giant Alex, jakieś dziwne posągi. W ogóle to nie mam killowa, siekierka też mi się zaraz kończy. Ale czekaj, weź idź na gumę, to piękno. Co to tam? Ty, tam też, co to jest tam? Ty, no ja mam tam bliżej, ale Giant Alex się dostał. Świata, co jest grane? No patrz ty się, co za wielki. O! Ej, bo ją biją te parasajty, więc gites. Na razie jesteśmy w niebie. Musimy znaleźć teraz tą skrzynkę z wieśniakami, ale The Giant Alex się do mnie do świata dostał. Matko boska. Dobra, wiecie co? Zostaw może tą siekierkę tu. Zrobimy sobie diamentową, bo mam kilka diamentów, chyba mi wystarczy. Trzy, o nie, trzy jest potrzeba. No dobra, pójdziemy do tej nowej struktury tam, o. To zrobię sobie miecz i killowo pod siekierkę, jak znajdę, mam z żelazo, zrobię. Zbyszkowie sobie dali spokój, Uj, dobra, coś się stało, zaraz... Okej, załadowało mnie już na świat ponownie. Nie wiem, czy to Giant Alex mnie wywala z no nie wiem. Ale Giant Alex się dostała do mojego świata. Nie było to w planach, ale Giant Alex się musiała zrobić. No to nie fajnie, powiem pan zaraz się tu. Au, co tu jest? Ja tego nie widzę, co to jest? Ktoś mnie w domku wali, nie mogę sobie jaksu wziąć, weź to. Dobra, niech... Giant Alex? Ty, bo Giant Alex mnie bije, no nie no, super. Jeszcze ona, no i zarobiście. Dobra, wiecie co, potem to zrobię. Chodźmy do tej pierwszej struktury, jaką widziałem. No bo Giant Alex mnie zabija, więc no i tak nie wiem, czy będzie z wyjściem będzie problem, panowie. Nie chcę rozwalać sobą. To nie chcę nic rozwalać, bo Giant Alex mi kurczy te chyli w domu. Może to była i musiała się teraz zabrać, ja. Oj, znowu mnie, co jest? Co ci zrobili, panie Zbyszku? Panie Zbyszku, no tak ja się nie będę bawić. Ja dla pana Zbyszka. Proszę bardzo, co jesteś silniejszy. O tak. Ja to nie mam drewna. Nie chcę sobie walać chałupy. To mogę rozwalić, bo to brzydko wygląda. Okej, następna przebudowa chałupy, weźmy tej dojmy to. To są to. I pięknie. Dobra, teraz to ja tu wyglądam. Czas na dużą ilość drewna i patyków. Okej, diamentowa siekierka raz
Ty, no wystarczy, no i te, no i wygrany. Weźcie sobie zrobić jeden żelazny miecz. O co tu kolan boj? Okej, ładuję mnie na świecie. Okej, witamy już na załadowanym nowym pięknym świecie. Weź schowaj sobie do jakiejś pustej skrzynki. No. Ja to na pewno nie wiem. To będzie drewno. O, a tam na tej kulturze też nie ma, ktoś nie wiedział. Okej. Ty już się nie przytrzymasz. Dobra, cztery diamenty. Ej, ja cały czas w tej serii chodzę z dwóch tych. Skończy mi się tu w końcu pewnie. No tak. W sumie mam żelazo, jak ja muszę to żelazo schować, jak zginę to chuj, to będzie trzeba. Nie chcę ja tędy wychodzić, ja się boję tędy chodzić. Dobra, jest mój piesał, jest mój piesał. W ostatnim odcinku. O, jest i pan. Pan tutaj się wiecie, a on tutaj jest też stały mieszkańca. Dobra. Pierwaj, pani się wasz. Co? Skór. Ajaj. Uciekaj. Uciekaj, uciekaj gdziekolwiek. Dalej, co to jest? Czy ja tam widzę posąg? Jaki dziwny, nie wiem. Ale ja widziałam już strukturę gdzieś tu, czy coś takiego. Ktoś tam chodził. Weź siekierkę. Mentową. Aha. Ten gościu od tyłu. Ej, czemu to jest gościu z rajdu ten? O, fuck. O. Ej, ich tu jest z 50 chyba, dobra, czyli to jest gościu z rajdu, więc tarczy będę szukać, okej. Turu. Tarczę, kurde, tarcza by się przydała, ale co to, to jest o to? Ani się wasz na mnie patrzyć po drugą Hero Bride. Ty no po co za gościu, koni mnie chodzi. I co za gościu, no nie. To kostek mnie cały czas po cichu. A no to ja już nic nie mówię. Ty no następny, kurde, gdzie są jakieś struktury? Ligi. Okej, rozpad. No ale w sumie to... Ała! Zostaw mnie! Nie! O! Dwa życia, cięcie! O, okej, już jestem. Ui, mam... Okej, mam trochę drewna, co nazbierałem. I teraz... Okej, no ten filmik, okej, jest gites, okej, bez to. Weź to wszystko. Giant Alex jest wszędzie, weź to sobie. Ile tego drewna jest, okej. Do piecyków powsadzam, bo na razie nie mam czym przepalać. Potem się dziwię, a ty nie masz czym potem ten robić ten. No to ja połowę drewna będę patrzeć. Teraz tutaj zostanie niedużo, żebym ja sam mógł potem coś. Dużo tego jedzenia nie mam. Ani chleba, bo siana w ogóle to już nie ma. Chociaż powinno być tam w tej farmie tam na górze, więc... Tam się, to jest następny cel i nie zginąć. I nie zginąć, mam no dead. I daj to drewno. Skowanie do skrzyni. Albo po co ja to drewno biorę? Bo jak to paliwo ma być, no. Więc nie daj do tej skrzynki. Która ta skrzynka była? Oj. A, dobra. Potrzebuję dużo chlebka, okej, robi się noc, więc ja się u mnie w domku. I w tym sensie trwa, nie wiem, który to jest odcinek, po tym się sprawdzę. Nie wiem, który to odcinek, jak ja sam prowadzę tą serię, dobrze się trzymam, no dobra. Ale struktury się zaczęły pojawiać. Ej, to jest akurat trochę susys. No, widzicie, inne struktury niż z jego, ale... Ty! Buduj to. Nie jest chyba zarąbiście. Więc chodźmy po te belesiany, co tu są. Giant Alex, no dzień dobry. Dawno się nie widzieli. Ej, bo Giant Alexy, co nie? To są te takie wielkie, co nie? To jest te kryby pasta. Ich jest może milion. Okej, będziemy mieli dużo jedzonka, jak nazbieramy sianka.
Przecież domek tamten rozwalony XD. Jeszcze coś powinno być tutaj z pozostałości po wieśniakach, którzy no nie ma. Jak pamiętam, że jak zaczynałem tą serię z tego właśnie, bo ja pamiętam jak tutaj ta wioska tak też wynosiła tym życiem. Teraz już wioska widmo, jak wam mówiłem przed takim kiepów, ale to już ja tu nic nie będę siał. Ja z domku się boję wyjść, bo parasajty wszędzie latają i Herobrine zaczyna swój plan. Ta struktura z Herobrinem to już jest ten modik z Skinwalker, ani się waż do mnie podchodzić. Proch, ej, mamy procha pierwszego, zarąbiście. Proch mi się przyda. Kurwa, teraz musiałeś akurat teraz. Fucking. Boję się tylko o jedną rzecz w tej wiosce. Kiedy się pojawi następna groźba od Herobrina? Sam nie wiem, nie powiem wam. Dobra, weź to schowaj. Weź mi daj chleba. No muszę coś mieć, widzowie, no przecież ja tu jestem biedny w jedzeniu. Przecież o tym zrobili pewnie. No, to nie potrzebuję. Dobra, mam trochę. To jest trochę kobla, twoim zdaniem. To jest trochę kobla. Jakby złączyć tego wielkiego kobla, czy muszę iść kopać? No, muszę iść kopać. Nie zrobiliście. Plus 8. Okej, no trochę chciałbym tego chlebka. Ale muszę coś mieć do jedzenia i te ziemniaki sobie przepalę. No, to jest zarąbisty pomysł. Oj, troszkę się chlebka chyba narobi, więc gites, no jora, będziemy mieli co jeść, no i co? No i co, dobrze, jedno nieważne tutaj przecież w tej grze. Okej, bułki, robimy sobie bułki, no bułki oczywiście, bez masła. Fajnie jakbyśmy w Minecrafcie dodali tym, że można zebrać sabowego i wkładasz do bułki. Tylko by trzeba było taki specjalny strumień mieć, no właśnie, o nie przeszkodzi. Nie mów, że ja teraz muszę kopać kobla. Poczekajcie, mam świetny pomysł. Wiem. Wiem, że rozwalam dom, ale to pa. Już nie chcę jednak, już dziękuję. Jak on tylko przylatał, dziękuję. Już nie chcę, dziękuję, do widzenia. To koptusy 8 kobla, widzę tam nawet tylko 8. Mamy 8. Bez zapomnienia tych ręki, biedę, to moja wina. Dobra, ale Herobrine stawia struktury. Tutaj trochę drewna. Wiem, że mam w tamtych piecach, ale kto noż ma? Idź. A idź mi stąd, ty pił. Małpo. O, małpo z Gomination. No. Zarąbiście, że ja tu mam rozkopane i nie mam nic do zabudowania. Że mam, nie, ja mam przecież ten no, płytki, który wykorzystałem po to, żeby bijać psa. To jest ładnie zabudowane. Chowaj to. Zrób tak zwane deski. Nie to. Dobrze, zrób deski. Mów do pieca. Nie to przed. O! I się palnie. No i dobra, będziemy mieli potem jam. No i dobra, witam. Okej, jak widzicie, struktury się zaczęły pojawiać i tym gościu Herobrine, jak on mnie kurza. Ale pod moim. Dobra, idziemy. Niech tu się tu przypala te wielki, dobre ziemniaki. No i mamy dużo jedzenia, czyli chlebuś. O ile się nie mylę, gdzieś niedaleko powinna być druga wioska. Może wywiążemy się na tę sprawę. Ale co się fajnie błyszczy. I dobra, może się wybierzemy na wyprawę i walczymy tak, z tymi mobami przecież. Ja codziennie walczę z tymi mobami. Odsuń się mnie tak. O, dobra. Okej, tak oto nietypowo zakończę ten odcinek, bo mnie wywaliło i na razie nie mogę wejść na świat. Dajcie sobie na razie spokój z Minecraft Scary. Niedługo się pojawi nowy odcinek. Dzięki za oglądanie. Nara.